Także dzisiaj, proszę Państwa, Dzień Kawalerii, ale jesteśmy tutaj, gdzie biblioteka na dobre, gdzie Wasz papież był, Jan Paweł II, a pierwszego Jana Pawła Waszego otruli. No i ponieważ jesteśmy tutaj w Rechodupkach, to o, i tak jest wesoło, bo musi być wesoło. Jesteśmy, proszę Państwa, w takim miejscu edukacyjnym, które może Wam przypominać ogrody wiszące, proszę Państwa, w starożytnym Babilonie. I wiemy, że tymi ogrodami opiekowała się pewna kobieta, jako że kult kobiety w wielu kulturach był bardzo znany, że aż dziwne, że Krystyna Pawłowicz się tym nie zainteresuje. To znaczy czym? Skąd się wziął kult Marii, kult kobiety? No, Semiramida babilońska, ona się nazywała. I proszę Państwa, były ogrody wiszące, piękne, w starożytnym Babilonie, który upadł w roku 539 przed naszą erą. Jest to data historyczna, jest to data absolutna. Tutaj może w Rechodupkach Warszawa nikomu ta wiedza nie jest potrzebna, no bo teraz i Biblia nie jest potrzebna, i Nowy Testament według katolików, prawda, Nowy Testament, bo my mówimy pisma chrześcijańskie, greckie, ląduje w śmietniku, gdy jesteśmy przed Pałacem Kultury Stalina i Lenina. Tutaj akurat może nie jesteśmy przed pałacem, bo ten pałac jest za nami. Natomiast przed nami jest właśnie ta biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego. No i te ogrody, które zaraz znajdą się w internecie, bo zaraz to po prostu umieścimy. Proszę Państwa, co piękne, to piękne, bo naprawdę to jest cud techniki. Jakby może to będzie wchodziło, czy wejdzie kiedyś w skład 8 cudu świata, bo wiemy, że jest, proszę Państwa, 7 cudów świata. Między innymi świątynia w Jeruzalem też była jednym ze 7 cudów świata. Ze złota, proszę Państwa. Chociaż muszę Państwu powiedzieć, że świątynia jerozolimska wcale nie była wykonana z betonu, bo to też jakiś tam późniejszy wynalazek, prawda? Państwo zobaczą, tutaj mamy beton, tutaj mamy pełno żelaza, prawda? Żelastwa. No. Proszę Państwa, z historią Babilonu i z tymi ogrodami wiszącymi, Semiramidy, ogrodami Semiramidy, związana jest historia Nemroda. To był możny łowca na przekór Jehowie. Po jego śmierci ona posadziła choineczkę, wiecznie, wiecznie żywe drzewko, które, no, przedstawiało taką wiedzę, że Nemrod nie umarł, ale że żyje wiecznie w zaświatach. To jest kolejna nauka, oprócz tej pierwszej, o której dzisiaj wspominamy, kult kobiety. Nauka, którą można byłoby zgłębić, i też aż dziwne, że Krystyna Pawłowicz się nie zastanowi nad tym, że w chrystianizmie dusza nieśmiertelna, piekło i męczarnie w piekle, nakłuwanie, wydłubywanie oczu, to wszystko było nieznane pierwszym chrześcijanom. No, jak w Anglo-Ameryce Białystok byłam, teraz nie jestem w Anglo-Ameryce Białystok, bo jestem teraz w Polsce, w katolickiej Polsce, a tam jest za nami też i Wisła. Proszę Państwa, w Anglo-Ameryce Białystok obserwowałam narzędzia tortur, średniowieczne narzędzia tortur, bo tutaj te ziemie, proszę Państwa, obejmują, proszę Państwa, wieki. No, jeśli chodzi o średniowiecze, to może być 9, 10, 11, 12, 13 wieki, prawda? No, ale jest jeszcze tego więcej. Dlatego też, proszę Państwa, Ameryka, która nie ma nawet 300 lat, tam tak wielkie postępy poczyniono, zrobiono, że prezydenci kładą rękę na Biblii. Natomiast tutaj nie. Pomimo, że jesteśmy w miejscu, gdzie jest biblioteka, nikt jakoś tak się nie odważył poznać prawdy. Czego ta Biblia uczy? Bo dzisiaj już w radiu, RDC dla Ciebie i innych stacjach, zaczęto mówić o sensie życia. A to już jest blisko, coś blisko koło świadków Jehowy. No, bo Jehowa, bo Jahwe, to jest imię Boż. No to już to coś jest blisko. To coś blisko prawdy. Jaki jest sens życia? Co też ta Biblia na ten temat mówi?
po co Bóg stworzył pierwszych ludzi i co będzie w związku z tym, czy będziemy tak umierać, no bo ludziom żyć się nie chce, wiecie Państwo. My tu możemy mówić o Królestwie Bożym, ale jeżeli człowiek tak strasznie cierpi na ziemi, że uciekają z Egiptu, spieprzają, gdzie pieprz rośnie, wsiadają do jakiegoś zepsutego okrętu, statku, o którym wiedzą, że utoną, to muszą być dobrze przestraszeni, prawda, zdesperowani. No, także proszę Państwa, kręcenie mordami, dziwienie się, zaglądanie, a to tu, a to tam. Ale do Biblii jakoś tak nikt nie zagląda. Biblia jakoś tak halo, halo, halo. Nigdy nie była punktem, miejscem tam, do którego można byłoby podążać, żeby się dowiedzieć, żeby zbadać, żeby sprawdzić. No, także może wejdźmy troszeczkę jeszcze tu. I za 15 minut już nasza biblioteka będzie otwarta. Tak więc mówię, zawracanie dupy, że codziennie w poprzek w tej Warszawie. No, pomimo, że dzisiaj niedziela, pomimo, że dzisiaj święto, to można byłoby zrobić także w ciągu dnia, a potem już zamknięta, że biblioteka jest. Nie? A to nie, proszę bardzo. Od 15 do 20. Także tak się robi, żeby ludziom na złość trochę, żeby popieprzyć, żeby pochrzanić, żeby pomieszać, żeby mało kto wiedział, żeby w ogóle nie dociekał, żeby siedział najprędzej w domu, najchętniej. Czyli proszę Państwa, gdy jesteśmy tutaj na Mazowszu, nad Wisłą w Polsce, a pociąg ekspres, no, moherowych rozwozi ekspres, euro ekspres. I to całą noc, a piosenka szła dzisiaj, proszę Państwa, że aż mnie to przebudziło, bo to tak jakby człowiek w pociągu była przecież, jest we własnym domu. No, także proszę Państwa, buziaczki, no i proszę jeść kaczki. Jesteśmy tutaj może już któryś raz tego lata, ale to jest tak piękny ogród, że rzeczywiście może kiedyś jeszcze on będzie 8., 9. cudem świata, bo jest to piękne miejsce na ziemi. Piękne miejsce, proszę Państwa. To wszystko, to co tam jest na górze, to są ogrody należące właśnie do tej biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. No sam uniwersytet, to wiecie Państwo, rzeczywiście kupa śmiechu, no bo ludzie potem zakasują, tu widziałam w tej bibliotece, idzie bida z nędzą, no bo to jest Warszawa, Wars i Sawa, zakasują rękawy i idą do roboty. To znaczy gdzie? No może nie na piechotę, bo to trzeba lecieć do Ameryki, prawda, do Anglo-Ameryki, Białystoku, szukając gdzieś pracy. No, no po uniwersytecie by praca się znalazła, ale na pewno nie tu w Polsce, nie tu na Mazowszu nad Wisłą. Katolickiej Polsce, gdy jesteśmy pomiędzy właśnie, pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskiem, a Krakowem. Piękne miejsca, piękne zabytki, proszę tu przyjść. Tak, słońce, nie słońce, przecież deszcz nie leje. Pięknie jest, proszę Państwa. Buziaczki i proszę jeść kacz.